Dawno, dawno temu na tym kanale była gra o II wojnie światowej, którą nagrywałem, którą gdzieś tam ogrywałem jako przecudowne państwo Japonii. Pod koniec tej serii powiedziałem, że prawdopodobnie w następnym tygodniu będzie kolejny odcinek. Więc następny tydzień już minął jakieś 4 lata temu i dzień, w którym wraca Hoi na mój kanał, właśnie nastał. Howdy, towarzysze, cześć, tu Pysiek, a to jest pierwszy odcinek z gry... Serca z żelaza 4. Słuchajcie, będę grał jako Włochy. O czym jest ta gra, czym jest ta gra, zaraz wam wszystkim wyjaśnię. Ale wpierw mały announcement. Nie mam najnowszego dodatku, czyli No Step Back, który diametralnie zmienia tak naprawdę rozgrywkę. I słuchajcie, jeżeli komuś to przeszkadza, nie ma sprawy. W opisie mojego kanału jest link do mojego Steama, możecie mi go kupić jako gift, wtedy i ja się ucieszę i wy zobaczycie tą modyfikację na moim kanale. Państwo włoskie generalnie jest jednym z najgorszych państw w tej grze, zwłaszcza jeżeli chodzi o drzewko celów narodowych, które jest biedne od samego powstania gry, jest słabe i w ogóle każdy mówi, że Włochy powinno stać soczysty rework i zgadzam się z tym. Cóż, nie mam tego dodatku, możecie mi go kupić, jak wspomniałem, będę szczęśliwy. O czym jest Hearts of Iron? Już mówię, jest to gra drugowojenna, gdzie właśnie na takiej mapie napierdzielamy się o światową dominację, hegemonię i pokazujemy, że to nasze państwo jest państwem, prawda, dobrobytu, szczęścia, miłości, radości i w tym wypadku faszyzmu. Ja będę pokrótce tłumaczył troszeczkę, jak grać w tą grę i tak dalej, tak żebyście wy w miarę oglądania tego odcinka zrozumieli, o czym ja do was w ogóle pieprzę. Będzie tutaj też dużo cięć, takich dynamicznych face, ze względu na to, że podczas nagrywania gra nihutit nie działa dobrze dla mnie, bo mój komputer jest do dupy, więc jeśli coś chcecie na to poradzić, to w opisie też jest mój Patronite, tam możecie mi dać pieniążki i będę miał nowy komputer. Wszystko świetnie się składa. Więc tak, jako Włochy mamy bardzo ciekawą sytuację na świecie. Mianowicie walczymy z Etiopią, którymi rządzi i no cóż, myślę, że nasze wspaniałe wojska włoskie będą musiały się zająć tą wojną w pierwszej kolejności, ale o tym za chwilę. Sprawdźmy najpierw na nasze powiadomienia, musimy wybrać sobie jakieś badania. Jak widać, mamy już patyki z granatami, to świetnie, możemy naszych... przyjacielów z Etiopii wysadzić, nie używając brzydkich epitetów, albo możemy też troszeczkę wynaleźć broni, wsparcia, która to troszeczkę ulepszy nasze kiepskie, słabe jak kupa dywizje. Możemy też wynaleźć troszeczkę elektroniki, która nam pomoże w szybkości rozwijania reszty rzeczy. No i lecimy, lecimy, słuchajcie, w naszym drzewku badań. Dodamy jeszcze produkcję i budowę, tak żeby coś tutaj się działo. Mamy wolne fabryki cywilne, możemy coś budować. Ile fabryk mamy? Mamy zabójcze 11 fabryk. To jest, słuchajcie, kochani, niesamowita ilość. Ja wiem, 11 budynków budujących inne budynki. To jest to, co chcemy? Nie, to nie jest to, co chcemy. Chcemy na pewno w Rzymie, tam gdzie papież sobie siedzi i chilluje herbatkę, kiedy pan z gołą glancą, którą zakrywa czapką, bombarduje mu Watykan. Tak, nie wiem, co ja powiedziałem. I cóż. Co my chcemy zrobić? Najpierw chcemy zaopatrzyć wojsko w Etiopii. Potrwa to aż 70 dni. Bo tak. I będziemy chcieli się skupić na naszym przemyśle. Możemy robić Fiaty, możemy pójść na L3. Ja bym chciał pójść na L4. Czy jest taki czołg jak L4? Bo szczerze się nie znam, nie jest L6. No to słuchajcie, nie ma L4. Mussolini nie pójdzie na L4, niestety. Jezus Maria. Powiem tak. Jeżeli chodzi o naszą flotę morską, ja powiem szczerze, ja nie widzę siebie jako super gracza, jeżeli chodzi na, jeżeli chodzi właśnie o tutaj flotę morską. Więc będę miał to totalnie w dupie, będę produkował same konwoje i liczył, że jakoś to będzie. Konwoje mi się przydadzą do targowania się z ludźmi, ewentualnie do bardzo łatwej aneksji moich wasalów, ponieważ gra jest zjebana i dając im jakiś głupi statek towarowy, możecie przejąć całe państwo. To wam może kiedyś pokażę. Na początku weźmy ten cały pierdolnik zwany naszą włoską flotą, zjednoczmy w całość, bo podejrzewam, że dowodzenie tak rozpiprzoną flotą
to nie jest najprzyjemniejsze i na pewno nie jest też najskuteczniejsze, więc całą tą naszą flotę złączmy, przydzielmy tam jakiegoś miłego pana Włocha, no ten wygląda fajnie, bo w ogóle się odwróci, ma wszystko w dupie i niech cała ta flota siedzi w Neapolu, tam gdzie Giorno Giovanna popija herbatkę. Żartuję, jeszcze się nie zarodził, teraz pora na Giuseppa. No tak, mamy wojnę, wolne te fabryki. Mamy samoloty bliskiego wsparcia. Nie wiem po co mi to. Ja bym wolał pójść na myśliwce. Myśliwce są tylko międzywojenne. I czy one mają jakieś warianty? Wow, mamy wariant nawet na myśliwce, a nie produkujemy ich z jakiegoś powodu. Róbmy je. Przyda nam się sprzęt wsparcia, przyda nam się na pewno wyposażenie piechoty i przyda nam się artyleria. Czemu nie robimy artylerii? Nie wiem, bo ponieważ pewnie jesteśmy Włochami. Przyda nam się artyleria do wyposażenia naszych dywizji, przyda nam się czołgi, przyda nam się ciężarówki, wszystko nam się przyda, łącznie z surowcami na te wszystkie rzeczy. Jeżeli chodzi o nasze dywizje, no to powiedzmy sobie szczerze, szału nie ma. Trzeba tutaj, prawda, nasz front ujednolicić. Powiem szczerze, że ja będę na... w tym miejscu ja będę stał, natomiast to miejsce będę jak najbardziej tutaj popychał. Wydaje mi się, że gra jest troszeczkę za głośna. Powiedzcie sobie, że ja tą muzyczkę chociaż troszeczkę dam ciszej, żeby mi przynajmniej nie bombardowała uszu. To tak, jeżeli chodzi o tę dywizję, damy naszego generała z największą liczbą ataku, tak? Który tutaj będzie się rozprawiał z tymi cywilizacyjnymi panami. Jeżeli chodzi o naszych generałów, też mamy jakichś kiepskich po prostu gówniarzy, słabych generałów, którzy nic nie potrafią zrobić, nawet nie mogę ich ulepszyć na start. Tutaj damy kogoś z dużą obroną, no duża obrona w tym wypadku to jest całe 2. Nasi generałowie są naprawdę kiepscy. Dobra, pronto signore, ty idziesz tutaj. Reszta armii, ile ich mam w ogóle? 19 sztuk. Na pewno górskie dywizje wszystkie pójdą do Etiopii i na pewno bym chciał w Etiopii trochę zwykłych, dobrze wyszkolonych dywizji, które zaraz się tutaj przyłączą. Jeżeli chodzi o te formacione, divisione, niech one sobie stoją, nie wiem, w Austrii, cokolwiek, nie wiem, oczekują od istnienia, pójdą na narty, podobno są fajne, nie wiem, Andrzej Duda poleca, z tego co słyszałem. Bierzemy całe nasze lotnictwo na razie do Rzymu, a potem je znowu wyślemy tutaj, żebym się łatwo przegrupował. I tak, w ogóle co wy tu jeszcze robicie? Idźcie mi stąd, nie jesteście godni mieć własne państwo. Przyspieszamy grę na maksa. Jeżeli chodzi o zasoby, no gumy nie dostanę, chociaż nie, stąd dostanę sobie 3 gumy. Ej, to może na razie nie będę brał zasobów, na razie się skupię na czymś innym. Dostępne jakieś decyzje, możemy traktat morski zerwać i zaraz możemy zrobić propagandę wojenną, no naprawdę dużo rzeczy. A mamy też odnowę rzymskich ambicji i to będziemy chcieli zrobić. Ale wpierw ja bym chciał jeszcze zobaczyć, czy nasza flota... Nie, nasza flota nie jest w stanie zgnieść jeszcze Holandii, ale mam pomysł. Słuchajcie, generalnie plan jest taki, że najpierw pozbędziemy się Holandii. Dlaczego pozbędziemy się Holandii? Bo wtedy dostaniemy tutaj jako satelitę Hindebelandę i... No powiem sobie szczerze, Hindebelanda jest całkiem OP jako satelita, ze względu na to, że ma w sumie strasznie dużo gumy. Jak spojrzycie tutaj na mapie bodajże surowców, gdzie ona jest? Na mapie surowców Hindebelanda wygrywa, jeżeli chodzi o gumę. Po prostu tego jest w choj. Lepsze jest tylko Malezja, bo nie potrzeba tam konwojów. Natomiast no to będzie nasza satelita, z której w przyszłości będziemy coś ukradać sobie, którą po zaanektowaniu... z której po zaanektowaniu będziemy mieli jakiekolwiek surowce gumy. Więc postaram się podbić Holandię, zanim zrobi to Hitler. Chyba że Hitler stwierdzi, że jego życie mu się znudzi i popełni harakiri, ponieważ włączy im historyczne cele, by było ciekawe jej. I przywróci kajzerkę, ewentualnie demokratów w swoim państwie. To może być jak najbardziej prawdopodobne. Chorwacja się buntuje tutaj w małej prowincji koło Dubrownika, która ma ciekawą nazwę, nazywa się Zara, bo nie Tera. I cóż, nawet jakbym chciał coś tutaj zaatakować, to powiem wam, że Francja dowodzi każdemu, więc no na razie tak średnio jest nawet co zaatakować. Ewentualnie Turcję. Turcja też jest fajnym strzałem, bo Turcję gwarantuje Rumunia i mógłbym Turcję i Rumunię sobie spokojnie zjeść. Na start, gdyby Włochy miały Turcję, Rumunię i Holandię, to naprawdę byłbym silny. Więc puszczamy gierkę, która jak widzicie chodzi w zawrotnym tempie dzięki nagrywaniu. Więc cóż, nasze dywizje tutaj
powolutku ich pokonają. Pozwólcie, że ja oszczędzę wam tego patrzenia się w zabójczym tempie na to, jak gra chodzi, i po prostu przejdziemy już do rzeczy i zobaczymy, jak tam to wszystko się potoczy w tej kochanej Etiopii. I jak widać, nasze włoskie wojsko bezproblemowo sobie poradziło z panami z Etiopii, nawet od południa troszeczkę przeatakowałem. I myślę, że jak zajmiemy Addis Abba, pewnie śpiewają ładnie, to właśnie wojna się skończy. Dostaliśmy 718 patyków ze sztyletami i 11 tysięcy beczek paliwa. To jest niesamowite, że oni mieli więcej paliwa niżeli broni, natomiast no cóż, mamy gumę, mamy Etiopię, mamy koniec wojny. Mamy triumf w Afryce, super. Mamy państwo włoskie częstochowskie. Słuchajcie, no powiedzmy sobie szczerze, to państwo nie jest za silne. Jest wręcz no kiepskie. Ja sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Do mojej taktyki potrzebne będą mi transportowce. Czy ja coś takiego mam? Mam transportowce, świetnie. Od razu na starcie, z racji tego, że jestem pierwszym tryhardem, robimy sobie tutaj roszczenia na Sumatrę i dołączamy do osi. Jeszcze nie. Dołączamy do osi, napięcie światowe się zwiększy, no ups, żeby nasza taktyka mogła jakkolwiek sobie istnieć. Spójrzmy na nasze dywizje, co wy tutaj macie w ogóle? O ja pierdolę. Powiem sobie szczerze, jesteśmy naprawdę krapem krapów, krapiastych kup. I no, będziemy musieli się z tym zmierzyć w niedalekiej przyszłości. Jakkolwiek, chociaż 18 tego, 16 Combat Wife'a, niech będzie. Żeby te wojska cokolwiek znaczyły, bo obecnie to one są gorsze niż polska kadra piłki nożnej, bym zaryzykował. Dobra, co chcemy zrobić? Tak, odpauzować na chwilę grę, Niemcy i przyjmować do frakcji, świetnie. Chcemy z tej oto prowincji wpieprzyć się tutaj w te wszystkie ziemie, tylko może klikniemy na Hagę? Nie, czy klikniemy tutaj, na Rotterdam. Na te cztery prowincje się wpieprzymy. Oni się tego nie mogą spodziewać. Myślę, że tymi 10 dywizjami powinienem na spokojnie pokonać Holandię. Ja sobie teraz płynę do Hitlera, pokazać mu siłę mojej przewspaniałej armii. I cóż, będę potrzebował troszeczkę tych tutaj przyjaciół, więc ja bym ich wysłał do jakiegoś... O, niech będzie tutaj portu Hitlerka, którego będziemy wykorzystywać strasznie. Co tam Hitler? Hitler! Kurwa mać! Byłeś mi potrzebny tylko do jednego planu i teraz odstawiasz taką manianę. Słuchajcie, Hitlerowi się życie znudziło, przez co mój plan idzie w cholerę. Ale spokojnie, jest coś takiego jak reload i uczynię to teraz i upewnię się, że Hitler będzie z powrotem Hitlerem. Bo obawiam się, że Kaiserka w tych czasach, chociaż w sumie fajnie byłoby go podbić, byłoby na pewno łatwiej, ale z drugiej strony ja bym bardzo chciał mieć tutaj dostęp. A jak wybuchnie tylko ta wojna, zobaczcie, co się stanie. Pół Niemiec się rozpieprzy właśnie z tą decyzją, a nie to było moim celem, że tak to powiem. Jeszcze kilka dni, muszę być cierpliwi. W tym czasie możemy patrzeć, co się dzieje na świecie. Jak widać nic, to normalne w tej grze. Nawet nie mogę nic podejrzeć, bo nie mam zasranego dodatku, za który trzeba zapłacić 72 zł. Więc no ja jestem bardzo nieszczęśliwy takim faktem, przebiegiem zdarzeń. Zobaczmy, co się stanie. Czy ten port jeszcze wytrzyma? Nie wytrzyma, w dodatku oni są w frakcji, ja nie mogę wziąć udziału w wojnie, bo to jest wojna domowa, więc robię szybciutki reset, widzimy się za chwilę, jak Hitlerowi nie znudzi się bycie Hitlerem. Okej, okay, więc witam w naszej nowej starej grze, w której Hitler postanowił dalej być Hitlerem, w której pokonałem Etiopię nie z 14 expa, a aż 18, i w której dzięki temu nasza armia będzie troszeczkę lepsza, będzie miała całe 18 rozpiętości bojowej, czyli innymi słowy będziemy mieli więcej wojska w dywizji, przez co będą silniejsze te wojska, przez co będzie się dało z nimi cokolwiek kuźwa zrobić. Możemy tak samo awansować naszego generała, dać mu reorganizację dywizji, to jest zawsze spoko, ja polecam to brać sobie na start. Ustawiłem sobie tutaj też nasz naval invading na Niderlandy, wysyłam tutaj flotę, która zaraz popłynie w to miejsce. Nie, chyba nie zreorganizowałem, właśnie, w ogóle o nich zapomniałem. Wysłałem ich i w ogóle nawet do Etiopii nie wysłałem, dobra, nieważne. Dobra, chcemy się przenieść tutaj, ciach i lecimy na nasze wspaniałe, przewspaniałe, prze...
superaśtyczne, przecudowne, przenajlepsze miejsce. Cóż, dopiero teraz zrobię zaopatrzenie wojsk Etiopii. Zrobiłem prymat armii. A, to dlatego mam 18 expa. Dobra, nieważne. nieważne. Nikt nic nie widział. What we need to do right now is to take some guma. Guma from Malaysia, because I don't want to use my super konwoje na razie. I cóż, i zerwać te zasrane traktaty morskie. To jest to, co chcę zrobić. Nie jest mi to potrzebne. I co? I nasze wyposażenie. Trzeba się skupić na naszym wyposażeniu. W tym celu te dywizje bon. Nie chcę was nawet widzieć. Lepiej mieć troszkę mniej dywizji, ale za to mieć ich je lepiej zaopatrzone. O, o wiele lepiej. Serce mi się cieszy na widok takich dywizji. Nie są gównem, tylko są takim gówienkiem mniejszym teraz. Więc może coś z tego będzie. Tak czy siak, widzimy się, jak coś ciekawego będzie się działo. Z tego, co widzę, to Japonii znudziło się być Japonią i teraz są Japonią. Tak też można, będzie ciekawiej, bo teraz zamiast oni skupić się na Chinach, skupiłem się na nie zesraj sieju, więc może coś z tego ciekawego będzie. Giovanni Messe choruje, no niesamowite, nie dość, że nasza armia jest gównem, to jeszcze nasi generałowie chorują, no to jest po prostu apokalipsa, bym powiedział. Dobra, wspieramy tutaj desant morski, przez co będę mógł w ogóle go wykonać i będziemy się powoli zbierać na Holandię. I z Holandii mamy bardzo łatwy dostęp albo tutaj na Zjednoczone Królestwo, no, które byłoby fajne do zajęcia tak bardzo szybko, albo mamy, słuchajcie, tutaj taką sneaky beaky little wysepkę na Karaibach, z której możemy rozpieprzyć całe USA i to spróbuję zaraz zrobić. Nudne czekanie zostało zakończone, mamy tutaj teraz sens podboju, że tak to powiem, sens wojny, więc jeżeli już mamy na Indie, robimy od razu na Filipiny. Czemu nie robimy bezpośrednio na Holandię i USA? Ponieważ to zwiększa napięcie światowe, czego na razie nie chcemy. Dobra, trochę później zrobimy, bo nie mamy political power. Mam bardzo małe pipi, więc mamy tylko 24. Potrzebujemy trochę więcej. Więc tak, to są moi generałowie na start. Wziąłem wszystkich trzech. Manewry armii tutaj wybrałem nad moralami ze względu na to, że w USA przydam się szybkość armii. Natomiast te dwa, no nie widzę nic lepszego tutaj. Pan od kawalerii zastanawia się, czy wziąć, czy nie lepiej byłoby kogoś z lotnictwa na przykład, no nie? Ale to zobaczymy. First of all, już wam tłumaczę, na czym polega nasza magiczna sztuczka. Wypowiadamy wojnę... Mamy Holandii całej w ogóle. Tak, jak wypowiadamy wojnę im, a Holandii, jak wypowiem wojnę, to ile to podniesie? Też o 3? O 4, widzicie? Więc lepiej wypowiedzieć im. Im mniej, tym lepiej. Więc wypowiadamy im wojnę i nie wołamy pana z wąsem kochanego do tej kochanej wojny. Niech on sobie stoi, niech te wojska też sobie tutaj stoją. My korzystamy tylko z ich bazy, aby wpieprzyć się w Holandię od tyłu. Tak samo zrobimy też z bazą tutaj lotną, że tak to powiem, bo mi zabrakło słowa. I jak widzicie, wpierniczamy się na pełnej do Holandii. Nic nie można nas powstrzymać, no może poza dywizjami holenderskimi, które nie są za silne. Właśnie, a propos dywizji, robię 12 kolejnych dywizji. Tak wygląda też moja tutaj produkcja. I powoli przestaniemy być piece of garbage, że tak to powiem. No właśnie, wbiliśmy się tutaj, dziwko to Amsterdam. Lecimy też na północ i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Rotterdam też zaraz zajmiemy. Na razie niech te wojska sobie tutaj pochodzą grzecznie. Autozapisik, dzięki autozapisik, że istniejesz, bo bez ciebie bym zapominał zapisywać tej gry za każdym razem. Te wojska są już odcięte, więc ten port też zaraz zdobędziemy. Tymi idziemy sobie tutaj. Ci wejdą właśnie zaraz do Rotterdamu, potem wejdą do Utrechtu. Nie wiem, jak to się czyta. Rotterdamu, Amsterdamu w ogóle pomyliłem. Nie wiem, czemu ci nagle zaczęli atakować w trakcie obrony, ale no problem, pójdą te dywizje w takim razie po zajęciu tego portu. Ten port da nam potrzebne zaopatrzenie. Bierzemy Utrecht, lecimy tutaj na Eindhoven i Holandia skapitulowała. Co teraz robimy, to uwaga, pierwsze co robimy, to satelita Hindabelanda i będziemy kończyć turę. Tylko wpierw pominijmy to, bo potrzebujemy troszeczkę siły, że tak to powiem, w tej konferencji pokojowej, która też jest do dupy zrobiona w tej grze. Ale tak, mamy fajną satelitę, którą jest Hindabelanda, która zapewnia nam dobrobyt gumowy do końca gry. Co dalej? Na pewno chcemy wziąć te dwie prowincje. Jeżeli robicie achievement z Holy Roman Empire,
podstawa, naprawdę, to co teraz robię. Bierzemy te dwie prowincje, zajmujemy całą Holandię, albo ją zostawiamy, jak chcecie. Zależy, czy chcecie się napieprzeć z Hitlerem. My się chcemy napieprzeć z Hitlerem zaraz, jak tylko będziemy mogli, ponieważ słaby Hitler to dobry Hitler, a my będziemy mogli tylko takiego pokonać. Więc kiedy on tylko będzie chciał minąć, prawda, Benelux, to powie trerererere i będzie musiał iść przez samą Belgię i wtedy będzie miał tutaj taki ładny korytarzyk do odcięcia go. I wtedy można wyjść z osi, ty powiedzieć mu wojnę, odciąć te wojska, zabić te i jest o wiele lepiej. Dobra, więc bierzemy sobie całą Holandię dla nas i świat w ogóle płonie, jak Włochy mogły zrobić coś takiego, kto by się kurna spodziewał. No nikt by się na pewno nie spodziewał, bo Włochy to jest gówno. Więc tak, bierzemy nasze dywizje, nasze 10 dywizji i robimy im desant stąd na Florydę. Nie na Grzegorza, tylko na po prostu taki stan. Bierzemy też naszą całą flotę. To jest w ogóle mastermind taktyka, korzystam z niej w prawie każdym ranie i zawsze wychodzi, naprawdę. Trust me, to jest świetne to, co teraz robię. Wysłamy całą flotę do Curaco i tak, i szkolimy dalej naszą armię. Jeżeli będziemy mieli dwie takie dywizje po 24, będziemy w stanie bez problemu pokonać Amerykę. Plus jakieś 10, które właśnie tutaj posłużą do desantu, do tego, żeby bronić prowincję, bo Ameryka będzie z góry nam się desantować na dół i będą próbowali sobie odbijać te ziemię. Więc bierzemy te dywizje wyszkolone, mamy całkiem spoko, jeżeli chodzi o ekonomię. Szkolimy więcej. I tak. I zdaje mi się, że ci już są w pełni wyszkoleni, więc ich wysyłamy na wieczne odsiadywanie na wyspie Curaco i tutaj będą sobie siedzieć. Jak tylko będę miał duże pipi, to zacznę uzasadniać cel wojenny na Palawan. Brzmi jak jakaś planeta z Gwiezdnych Wojen. Tak czy siak będę to chciał teraz zrobić. Jeżeli chodzi o nasze... A nasz air support to naślę go w Alpy. On się nam w USA przyda, chociaż USA będzie miało, z tego co pamiętam, większy air support niż my. Mamy też dużo gumy, więc nie musimy już handlować nią. Za to będziemy musieli handlować się Wolframem z Portugalią, niech będzie. Robimy sobie cały czas fabryki militarne, robimy ich jak najwięcej. Focus 3 robimy tak. To jest podstawa tak samo. Co będziemy jeszcze chcieli? Na pewno będziemy chcieli stąd... O, kolonie odrywają się od korony. A to ciekawe, to nam ułatwi grę. Słuchajcie, to jest bardzo dobrze, bo upadł rząd w Wielkiej Brytanii, więc jest teraz o wiele łatwiej, naprawdę. Chociaż szczerze, ja bym wolał, żeby one zostały z tym rządem, bo wtedy jakbym zajął całe Zjednoczone Królestwo, tam zajął całe. Chociaż pewnie tak wszystkie skurwysyny dołączą do Holandii albo innego gówna. Holandii, Boże, do aliantów. Chociaż widzę, że nie, są w wspólnocie narodów. To też będzie łatwo je pokonać. Pewnie tylko Australia i Kanada. A tak czy siak nie będziemy mogli, może nawet wcale musieli z nimi walczyć. To dobrze, to bardzo dobrze. Jestem ciekaw, pod co pójdzie Zjednoczone Królestwo. Poparcie dla króla. Partia królewska, czyżby? Czyżby oni robili rodzinę, partię królewską? Tutaj chyba tak. Więc będziemy mieli bardzo ciekawą grę. Nie gram sobie na historycznych fokusach właśnie dlatego, żeby tutaj się odpierdzielały dziwne rzeczy, które będą mógł się śmiać, które będą głupie i które nie będą miały w ogóle sensu. Szkolimy następne 12 dywizji Force Deploy w Rzymie. Jeżeli chodzi o decyzje, no tutaj nic nie potrzebujemy. Będziemy chcieli zrobić to w przyszłości, ale to naprawdę w przyszłości. Mamy już wystarczająco duże chyba pipi, albo brakuje dwóch, żeby na Filipiny uzasadniać. Mamy super Palawan, dziękuję. I teraz czekamy na rozwój tych przewspaniałych wydarzeń związanych z wojną z USA. Tak czy jak, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, że w miarę dynamicznie go poprowadziłem, że był dla was ciekawy, że będziecie chcieli obejrzeć więcej, bo to jest mój cel, zaciekawić jak największą ilość osób z mojego kanału do Hearts of Iron, to wtedy będę mógł go więcej nagrywać, a ja bym go chciał więcej nagrywać, bo lubię tę grę, mam w niej w cholerę godzin, bo ponad 800 i chciałbym wam pokazywać jej więcej. I też mam ochotę, jak widać, nagrywać i o niej mówić i generalnie jest fajnie. Mogłem w przyszłości na przykład robić się nie tyle co zagrajmy taki guide jednym państwem, to na przykład jedne państwo na jeden odcinek, na przykład od A do Z, do Zeta przejść wszystkie, wiecie, co odcinek inne państwo i zobaczyć, co by z tego wyszło. Dajcie znać, czy byście chcieli taką serię, czy w ogóle hoj na moim kanale wam podejdzie. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, no i cześć. Do następnego odcinka z Hearts of Iron 4. Pa, pa!